I witajcie, z tej strony Maturnen, a ja witam was w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Plants vs. Zombies. Zagram dzisiaj planszę 3-3 i 3-4, już tym razem bez jakichś dodatkowych plansz. I zacznijmy jak zawsze od Encyklopedii Almanac. Sadzonka, odcinek nasz ulubiony. Teraz zaczynamy od Gravediggera. Gravebuster. Zasadź Gravebustera na grobie, żeby usunąć grób. Używa się go raz, musi być położony na grobach. I specjal osuwa groby. Pomiędzy występowaniem Gravebustera strachu, on chce wiedzieć, że chce, żeby każdy wiedział, że on kocha koty i spędza wiele godzin w lokalnym centrum rehabilitacji zombie. Mówi, to po prostu dobra rzecz do robienia. Jak to mówi, że to dobry uczynek. A hipnoshroom? Jeżeli zostanie zjedzony hipnoshroom, sprawi, że zombie się odwróci i będzie walczył dla ciebie. Używa się go raz na kontakcie i sprawia, że zombie walczy dla ciebie. Śpi w ciągu dnia. Zombie są naszymi przyjaciółmi, mówi hipnoshroom. Tylko że nie rozumiem kreatur, które grają super rolę w naszej ekologii. Powinniśmy robić tak, żeby przeszły na nasz sposób myślenia. Skubany potrafi zmienić działanie. I football shroom, football zombie z futbolu. Futbolowy zombie gra zawsze o wielką grę. Ma wielką wytrzymałość i jest super szybki. Futbol zombie daje z siebie 110%, nie zawsze, nieważne gdzie jest. I gra w zespole, który przynosi mu ofensywę i defensywę. Tylko że on nie wie, czym jest futbol. Psst. No dobra. Zanim jeszcze zaczniemy planszę 3-3, zobaczyć się wszystko ładnie gra. No, wszystko jest git, tak więc możemy zaczynać. Nie śmiej się. No okej, okay. Mamy nowy typ zombiaka, snorkel zombie. Potem go zobaczymy może w almanaku kiedyś. Zaczynamy od linii obrony. Mamy 8 sadzonek, teraz możemy wstawić. Tak więc możemy wybrać dodatkową sadzonkę. Weźmiemy bulwę i fripitera. Się przyda. No dobra. Ziemniaka trzeba wziąć. Plan. Jedziemy. Jak zawsze zaczynam od standardowo. Już kto by zaczął inaczej, jak nie od słoneczników. Ten by przegrał. Ładne odbłyski od... Ładnie wygląda ta woda nawet. Koszkarzy czasem nie ma jakichś lepszych efektów. No nic. Ogólnie grafika dobrze, że się trzyma tak, można powiedzieć, kreskówkowego klimatu. Jest to prostsze jakieś do wytłumaczenia niż do narysowania. I prościej jest to wytłumaczyć, czemu na przykład groszek, jak roślina strzela groszkiem. No, gin. Zaplecze. Dotychczas nie zdawałem sobie sprawy, że jest tutaj coś takiego jak dźwięk upadania zombie. Że jak zombie upada, to też wydaje dźwięk. Nie wiedziałem tego. No proszę, a teraz już wiem. No tu jest stówka. Stawiam jakąś linię obrony na środku, żeby nas nie zaskoczyli. Nigdy. Nigdy. A, tu. Stożek idzie. Nie zauważyłem.
Też jak słusznie w komentarzu wspomniał Sabaku 214. Chodziło mi w odcinku 7, chodziło mi o grę Bubble Blast 2 na systemy Android. No tak, jakoś nie mogę zapamiętać tej nazwy. Ciężko pamiętać jest wszystko, co się wie. Tak więc dzięki za przypomnienie. I pozdrawiam. Jedziemy dalej. Kaczuszka leci. Niedługo pewnie zobaczycie, po co stawiam ziemniaka na wodzie. Nie dlatego, że kaczuszka idzie. To by było trochę dziwne. Jest kompletnie inny powód. Ziemniok został zażarty. Raczej nie. Zatonęło coś. No. Come at me. O, widzicie? Tego skubańca nie da się trafić, kiedy nurkuje. Musi zawsze coś jeść, żeby się dało go trafić. Generał zostanie zażarty zaraz. Klatka. Tu w Holender. What the fuck? Co się dzieje? Dwa FPS-y! Nie! No. Bo już się bałem, że coś się złego stało. Stawiam jeszcze ze dwa słoneczniki i wypróbujemy Free Petery. Drogie są Free Petery. Ponad 300. To nieźle. No, dawaj. No tak. No to nice. Chyba, nie wiem, czy się bardziej opłaca tripitera, czy 3 repeatery, czy 3 piszutery. Trochę droższy jest tripiter, ale zajmuje mniej miejsca za to. No i dziękuję. No i fajnie, że zajmuje mało miejsca, że no, jest jakieś dodatkowe miejsce na smaczniki. Bulwa stoi, się gapi gdzieś. A, i teraz gwóźdź program. Repeaters! Generał jest smutny. Co tam, kogo tam mają? Kim tam nas zaskoczą w ostatniej fali? O matko. Bulwa! A go pociągnęła na dno. Skubana masa. 5 dych leci. Takie może trochę wyjaśnienie. Na każdym levelu, w którym nie użyjemy żadnej kosiarki, za każdą kosiarkę dostaniemy po 50 golda. Po 50 zł. Dolarów. Za każdą kosiarkę, której nie użyjemy. No widzimy tutaj, zmieniają się na force. Tangle kelp. Czyli pułapka podwodna. Akwatyczna. Sezonka wodna, która pociągnie zombie pod wodę.
Zastosujemy ją zamiast, nie wiem, kogo by tu można wywalić tym razem. W ostatnim prawie nie użyliśmy repeaterów, tak więc podziękujemy im. Tylko może... Dobra, lecimy. A byle jak tam ustawiamy. Jedziemy 3-4. Zobaczymy, czy czymś nas zaskoczą twórcy na tym poziomie. Ludzie, 3 fale będą. Tu się już zaczną odcinki dłuższe. To była dobra decyzja, żeby już nie robić po 3 plansze na odcinek. Może nawet i bonusowe, ale... I tak dosyć długo będzie to trwało, nawet już bez tych bonusowych. Bonusową zrobimy w następnym odcinku z bonusu 3-5. Strzelaj. Oho, idzie gwiazda. Idzie stożek. W poprzednim levelu właśnie wziąłem ziemniaka na wodę, ponieważ nie miałem wtedy tangle kelp. I się trochę przydały. Trzeba przyznać. Halt! No. No tak. Jeszcze jakiś... Tu się śnieżnego da. Oj, zaniedbałem trochę słoneczko. Ale nieźle, jakoś się wyrabiamy. Znowu biegnie atleta do kotleta z mózgu takiego soczystego. I znowu przeskoczył. No, jak ja tych atletów nie lubię. Jakoś mnie zawsze wkurzały. Nie, tangle kelp wypróbujemy na sam koniec. Taki może będzie nawyk, żeby próbować. No już na samą końcóweczkę. A tymczasem... Bulwa! Jest, 2 naraz wzięła. No tutaj nam lilia niepotrzebna. A my się przygotowujemy na falę numer 1. Oho, atleta biegnie. Może przynajmniej teraz zginie bez skakania. No. I o to właśnie chodziło. Mr. Bulwa. Tak, Bulwa może skakać do tyłu. Ludzie! Co nie mówicie, że mnie tu ktoś atakuje? Trzeba było mówić. A, chcecie, żebym zginął? No to foch. Masz. Bulwa. To się zastanawiałem, co tak wydaje odgłos żarcia. A tu ten skubany w las. Skurczybyk.
No, masz, nażre się lilium. A ty dostaniesz bulwę. No tak. O, idzie znowu gazetka. Myszter gazetka. Też ten nie patrzę, co się dzieje. Trzeba ustawiać. A masz tam bulwę. Jeden oberwał z tego, z zamrożenia. No dalej, gincie. No. Leci fala numer 2. Trzeba się przygotować. Na wiaderka jak zawsze. Kurwa pójdzie. Na solo. No żeby się już tak nie przemęczać. Co by tu jeszcze można było postawić? Tangle kelpy postawimy. Te pułapki jakieś postawimy. Przed ostatnią falą. Dobra, sorki, słoneczka. Ale trzeba tu zrobić jakąś lepszą defensywę. Te. Od kłosu uderzenia groszką, groszku o metal są. To jest fajnie zrobione. Można się poczuć jak jakiś mikser, tak. Jak jakiś DJ, tak trzaskając cały czas ten metal. Dobra, tutaj zamrażacza nie ma. Znowu fajka wodna leci. Coś. Te ziemniaki, a przed ziemniakami bulwa. Niech se stoi, co tam jej przeszkadza. No dobra, szukujemy się. Jest jeden. No, mogę postawić w tej linii. Zobaczymy jak działa tank. Łapka. Aj, długo się rechargiuje. Squash, squeer. Co tam wciągnęło to? Drugi junior się pojawił. I końcówka. Łe, no mieliśmy okazję korzystać. Kluczyk. Kluczyki. Klucz do samochodu Szalonego Dave'a. Teraz możesz odwiedzić sklep Szalonego Dave'a. No dobra. Hej, znalazłeś mój klucz. A wiesz co znaczy?
coś tam Crazy Dave'a jest otwarte do biznesu. Bagażnik. Spójrz, na pewno znajdziesz coś, co lubisz. War and Peace. Co tam na razie mamy? 9 slotów, ale to 20 tysięcy, matko. Pool cleaners. Grabie. Dobra, może kiedy indziej. O, to by się przydało. Podwójna słoneczka. Nie, nie kupimy sobie nic. Aha, miałem nie grać na samego. Ale nic, śmieszne rzeczy czasami się dzieje z zombiakami. Czasami wychodzą malutkie. Naprawdę malutkie, naprawdę poważne. Broń się. No jakie swój dziadki. A niestety zagramy to w ten sam odcinku, więc wyłącz się. No. Zdążyliśmy? Nie będziemy grać jeszcze 3-5. Chociaż już chyba wiecie, co będzie w następnym odcinku. I kończymy, jak zawsze, encyklopedią Almanac. Teraz, Skirmish Rooms, bojące się grzyby. Bojące się grzyby są długodystansowcami, które chowają się, kiedy przeciwnicy się zbliżają. Normalny damage i kończy strzelanie, kiedy przeciwnik jest blisko. Śpi w ciągu dnia. Kto tam? Szepcze bojący się szrum takim cienkim głosikiem. Odejdź, nie chcę nikogo widzieć. Chyba że to jest człowiek z cyrku. To on się nie boi cyrku, a boi się wszystkiego? Przecież wszyscy wiedzą, że cyrk to zło. Jeszcze może dyńska. Dancing zombie. Każde podobieństwo pomiędzy tańczącym zombie a osobą żyjącą albo zmarłą jest przypadkowe. Ma średnią wytrzymałość i specjalnie przywołuje sobie tancerów. Czyli, że przywołuje tancerzy. Ostatni album Dancing Zombie, wystartował na liście nieumarłych. Muszę kupić. No dobra. Tak więc, kończymy. Ja jestem Otterland, powodzenia z waszymi potyczkami z zombiakami. Pamiętajcie, kliknijcie fajne, może zasubskrybujcie kanał, może powiedzcie znajomym, może. I może zostawcie jakiś komentarz od siebie. Może. Tak więc, no co, kończymy odcinek. Trzymajcie się, cześć.